Dobra, słuchajcie, szybki odcineczek, taki short raczej na prośbę widza. Jak używać komendy slash fit? Wypełniamy, robimy w kształcie kostki sobie te, sobie, no wypełniamy po prostu pole czymś. To tak, przede wszystkim klikamy F3, patrzymy się na blok i zapisujemy jego koordynaty. Macie je w tym miejscu, wy widzicie moją myszkę. I to są tak, patrzymy się na blok, jeden z rogów kostki, minus 3, gdzieś, minus 163, 4, 19 ja sobie zapisuję na czacie, możecie też w kartce, czy gdzie tam chcecie. I potem zapisujemy na czacie kolejne, koordynaty kolejnego bloku, 128, 9, 24. I teraz wpisujemy slash, fill, wybieramy, tutaj mi się jedno podpowiedziało, drugie muszę sam wpisać, 133, 4, 19. Później wybieramy, jakim blokiem chcemy. Ja wpiszę dirt, bo chciałem wypełnić dirtem. Możemy też w ten sposób, no nie wiadomo, możemy też w ten sposób niszczyć, lub zamiast wypełniać kostki, możemy też wypełniać jakieś prostokąty, lub nawet pojedyncze linie. No i to by było na tyle, taki szybki odcineczek. Widz mnie poprosił, więc to tyle, to był taki szorcik.